ogóle niesamowicie się cieszę, bo dzisiaj jest jakby reunion Sinu, prawie w takim składzie, do którego dołączyłam w 2012 roku. Inny był wtedy basista. I słuchajcie, to nie możecie być wdzięczni za to, że jest z nami, że jest synem Darek, bo ja go przeprowadziłam! I za chwilkę będzie ciekawostka, bo usłyszycie niby ten sam numer, ale zupełnie inna piosenka, bo inna linia melodyczna, inny tekst. Dobra, nie grajcie inaczej, bo ja już próbowałam sobie im szło, jak śpiewałam tam. Ale wybaczcie jeszcze parę słów takiego wspomnienia. Ponieważ w 2012 roku jeszcze, no już wtedy to były moje początki w Sinie, zdarzyło się tutaj właśnie w tym symbolicznym miejscu, które się nazywa Niebo, a ja wtedy byłam w życiowym piekle, autentycznie, byłam w piekle. I musiałam spotkać grzeszników, żeby z nimi przejść przez to piekło, żeby dojść jakby symbolicznie do nieba. Bo zaczęła się w 2012 roku moja taka droga duchowa do siebie, która kulminację miała w 2018 roku, gdzie mogę powiedzieć, że tak jakby doznałam zbawienia duszy, ale przeszłam przez grzech z nimi i chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, co nie byłoby możliwe bez nich. Bardzo, bardzo wam dziękuję. I ta piosenka, czyli ten tekst bardzo ważny dla mnie w 2000... Daj to z powrotem. Który powstał w 2016, w końcówce mojej współpracy z Sinem. Traktuję o pewnym niezwykłym spotkaniu, które pchnęło mnie w tym rozwoju jeszcze dalej. Ale początki były właśnie tutaj. Pierwsze spotkanie, które pozwoliło mi z jednego etapu życia wejść w drugi etap. Z ich pomocą jakby domyka się koło dzisiaj, więc po prostu magia się dzieje. Chciałam podziękować bardzo tej istocie cudownej, którą spotkałam wtedy, kiedy napisałam ten tekst. Z dna!